króciutkie bardzo nagranie od mojej mamy. Chciałam pokazać nasz kwitnący jaśminowiec z tej klasycznej odmiany, z odmianie ściennymi liśćmi. Właśnie w wielu ogrodach teraz właśnie kwitną jaśminowce. Ja mam też jeden krzak, ale u mnie jak zwykle później, bo ja mam północną, bardzo cienistą stronę. Tam się ten krzak znajduje. Tutaj jest tak od zachodu, ale jest zasłonięty jeszcze innymi drzewami, dlatego też nie od razu kwitnie. Natomiast prezentuje się bardzo pięknie, już ma wiele lat, nie wiem, na pewno chyba więcej niż 10, ale wygląda pięknie, jest tutaj pod sosną, pod świerkiem. Bardzo go lubimy, często robimy sobie zdjęcia rodzinne pod tym krzewem. Także czerwiec to również czas, czy przełom maja i czerwca to również czas właśnie jaśminowców. Jeszcze pokażę ten nasz duży rododendron, największy, rodzinny, piękny. Nie wiem jaka to odmiana, ale zawsze daje właśnie takie duże, zdrowe, fioletowe kwiaty. Dobrze mu tu jest, ponieważ jest pod świerkiem, ma tu kwaśną glebę, więc to jest na pewno dla niego korzystne. Natomiast przyszłam tutaj między innymi też po to, żeby pokazać nie tylko te białe hosty. To jest ta odmiana White Feather, która ona nie rośnie świetnie w porównaniu do innych host, czyli funki rośnie właściwie słabiej, co obserwuję również w moim ogrodzie. U mnie rośnie bardzo źle na korze. Tutaj jest na samej glebie i na dodatek jeszcze się przebarwia na zielono, czyli traci te swoje cechy odmienne, a inne krzaczki jakby w ogóle jakoś bardzo źle rosną, chociaż tu pewnie też są ślimaki, ale coś generalnie się tu nie rośnie dobrze. Natomiast tak naprawdę po co tu przyszłam pod tą kolumnę? Po to, żeby pokazać kwitnącego Stefana, ponieważ u mamy zakwit pierwszy niż u mnie. Tak wygląda kwitnący mój ulubiony powojnik, czyli Clematis Stefan Franczak. Tu jest od wystawy zachodniej, w lekkim cieniu. Myślę, że trochę może nawet dla niego za ciemno, ale on sobie poradził. W tamtym roku był słabiej, ale teraz jest pięknie. Pokazuję jeszcze Clematisa i to tyle.